moje dziewczyny, potrzebowałam się przytulić. Proszę, to dla mnie przyjemność, bo się lubię przytulać. Też się lubię przytulać. Hej! Dziewczyny, nie pychać się! Sorry. A właśnie, my z Taliem idziemy do nowego parku. Chcecie iść z nami? Właśnie, chcecie? A właśnie, co to jest? Nic się nie stało, że na mnie wpadłyście. No, wstawaj! Ale... Dobra, możemy iść do tego nowego parku. A przy okazji po drodze się przedstawię i wy też się przedstawicie. Czekajcie! Hej, ładnie w tym parku nowym. Gdzie wy jesteście? Jestem już, nie dramatyzuj. Gdzie reszta dziewczyn? Właśnie miałam się przedstawić, ale trochę szły jak nie wiem gdzie, nie. No, one tak mają swój sposób chodzenia. Przesuń się. Ławka jest. I to z tego, że ławka nie chce na ławkę. Jak wam się podoba w tym parku? Według mnie jest nawet fajnie. Ptaszki pięknie ćwierkają. A ten park się skąd pojawił? No. A skąd się miał pojawić, jak to jest nowy park? Otworzyli go niedawno i chciałam do niego pójść. No ja też chciałam do niego pójść. I się zgadałyśmy i poszłyśmy. I przy okazji jeszcze was spotkałyśmy po drodze. Właśnie, jak ty masz na imię? To chcę wiedzieć też. Dzięki. Właśnie, ja mam na imię Melody, a wy? Talia. A ja jestem Leila. Ładny masz kolczyk, a ty masz ładny naszyjnik. Dzięki. Nigdy się z nimi nie rozstajemy. Prawda, nigdy się z nimi nie rozstajemy. No, czy te ptaki by mogły ci się ćwierkać? Talia. Sorry. Jestem przeraziona. Jeszcze brat mnie nie wyszukał. Nie wiem, co chciał. No, wyszło jak wyszło. Chodź na ławeczkę. Ta ławka dosyć wysoka nawet. Ale ważne, że jest. No racja. Tak, to co tam dziewczyny? No nic ciekawego. Wiecie co? Ja muszę jednak już iść, bo... Ale dzięki za spędzony czas. Poza tym wy mnie z dziewczyny znacie, tak samo mnie, ale ja tam mam wszystko ogarnięte. Nathan chyba mnie nie szuka. Ja idę. Ten park chyba daje swój urok przez to, że ptaszki ćwierkają. Co nie? No, to duży urok daje. Tak, głośne te ptaki. Nie pchaj mnie.
Sorry. Niedługo wakacje mijają, rok szkolny się zacznie. Właśnie, jak tam twoje podróże? A dobrze, nikt cię nie szuka. Na razie nikt, ale potem będzie szukanie nieźle. Serio? No. Tata i siostra. Chcę, żebym była w domu na czas. Jajcie. Przecież... To nie jest niemożliwe, żeby zdążyć na czas. No ja też tak nie powiedziałam, ale oni nie, nadal się opierają na swoje. No, czy tutaj gdzieś musi być, gdzieś jakiś strumień czy coś? Najwidoczniej. Słyszałam, jakby szumiała gdzieś woda. Nie mam bladego pojęcia. Nie złapiesz mnie, nie złapiesz mnie! Co to było? Nie wiem, ale przez tego chłopaka się wystraszyłyśmy i spadłyśmy z ławki. No, strasznie spadłyśmy z ławki. Przepraszam, nie przebiegał tędy jakiś mniejszy brązowy pies? Tak, niby przebiegał, tam gdzieś poleciał. Dziękuję. Mela! Melody! Co? Ktoś się nie może oderwać wzroku od niego. Nie przesadzaj. Ktoś się zakochał. Ashley! No co? Stwierdzam fakty. Na niego patrzysz. Dziewczyno! Ja wszystkich w mieście nie znam. Nawet gdyby. Jesteśmy pod tą samą branżą. I co z tego niby? Zagadaj do niego! Będzie twój i będziesz miała chłopaka. Może jeszcze nie chcę mieć chłopaka. Ale miłość nie wybiera. Ashley. Nie traumatyzuj mi to o miłości. Miłość. Na razie. A poza tym, tata mi się każe uczyć. Chcę, żebym była lekarzem. Ojoj. Ten twój tata. No, mój tata. O nie. Czemu muszą mnie wszędzie znaleźć? Co? Opaciuchu, do domu! Tata cię szuka! No chodź, a nie! Siedzisz z tymi dzieciakami małymi i... Nie wiem, z kim tam siedzisz. Tata na ciebie czeka! No idę już na Mika, no czekaj! Sorry, Ashley. Spoko. Wielkie dzięki, wiesz, żebyśmy siadę przyjaciółce. Przyjaciółce! Tata dzisiaj kazał wziąć za książki od doktora, ta. No, widzicie, ona nawet życia już nie ma. Bo się ciągle każą uczyć. Ja bym tak ciągle mnie wydaliła. Też bym nie dała rady. Za trudne. Czy książki pod doktorata, co? Chcą, żeby ona była doktorem? Może ona nie chce. A właśnie ona jeszcze jest ze mną w branży modowej i ona tym bardziej tego nie chce, bo ona chce być modelką.
Mam nadzieję, że to jej kiedyś, że kiedyś spotka dobrego człowieka i to szybko, jej szybko minie. Też mam taką nadzieję, bo czasami myślę, czy jej czy jej tata nie jest za ostry. Żeby była doktorem. Przesada. Musiałaś się ubrać te kolorowe ubranie. Wiesz, jak ja nie lubię różowego. Roxy, nie przesadzaj. Fiolet jeszcze, ale... Róż? Nasz pokój je tak wygląda. Co, chcesz pokój przemalować? Au! No, jakaś się musiałam stać po tym, co się stało. A co się niby takiego stało? Pogodziłam się z przyjaciółką i teraz nie zdejmiesz ze mnie czarnych ubrań. Nie masz sobie. Czy ty się dobrze czujesz? Tak, w najlepszym. Ja myślę, że coś ci się stało nie tak. Nie przesadzaj, Rose. Czasami myślę, że moje potraktowanie mojej byłej przyjaciółki nawet dobrze, na dobre mi to wyszło. Przenieś mnie do rozsądku. A poza tym czarny wyszczupla. Widzę jak bardzo. A jesteś chuda jak nie wiem. Sioraz, nie mogę słuchać. Ty gdzie idziesz? Nigdzie. Po prostu się chcę połętać po pokoju. I większego pokoju nam mama nie mogła dać. To ma taki choinka mały. Nawet ledwo co szaba się mieści. I musi być przy moim łóżku. Nie dramatyzuj. Szafa na nas dwie. Jedna szafa. Wiesz, dla mnie to straszne życie. Nie przesadzaj. Nie przesadzaj, wszystko będzie dobrze. Mama ją zabudowała jeszcze chyba. Ciesz się z tego, co mamy. Ta. Wielkie dzięki, wiesz. Myślałam, że będziesz dla mnie lepsze. Specjalnie nawet dla ciebie zerwałam kontakt z przyjaciółką. Na choinkę. Wiesz, że kontakt zawsze ten jest ważny. A, mam jeszcze Dianę. Właśnie, muszę do niej napisać. Jak tam jest w tej Francji. Znaczy Paryżu. Weź się nie wydurniaj. Przynajmniej kolory są fajne. Ja sam się w ogóle cieszę, że staram się unikać prawie kolorów. A ten pokój mi nie daje szans. Wkurzę się przy małej tej ściany. No to przemaluj. Będzie pół biedy z głowy. Tylko matka się ten wyzwie. Że wydała fortunę na pomalowanie, a ty pomalowałeś ten pokój na czarno. I co z tego? Żyję swoim życiem. Mój kochany dzwonek! Mój kochany dzwonek! Nie panikuj. Nie panikuję. Idę po niego. O, już go mam i już go biorę. Nie wiem jak ty, ale idę się spotkać z Ari, bo dawno jej nie widziałam. No to idź, najwyżej cię wyzwoję. Dobra, to już teraz wszystko łapiesz? Tak. I jestem jedną tajemniczoną osobą spoza innych, które o tym kamyku nie wiedzą. Właśnie, i dlatego to jest tajne, bo jak to wyjdzie, to będzie po nas. Dobra, dzięki, że mi jakoś to powiedziałyście w skrócie. Powiedziała Talia, przecież w końcu to jest związane to, co z tobą. To nie? No tak, tak. A poza tym
Ja sądzę, że mógłby być dwa, albo jeden był roztrzaskany. Też tak myślę. Roztrzaskany na dwie. Tego to się nikt nie dowie. Cześć. O, cześć. Jak tam Ashley? A spoko, Ari. Właśnie ja się miałem spotkać z przyjaciółką. Znaczy koleżanką. Fajnie. Jakaś znana? Tak. Dokładnie to jest siostra Roxy, ale... Nie wiem, czy jej siostra będzie spoko. Pomogę ci, pomóc ci? No jasne. Może lepiej zejść z tej ławki. Nie, lepiej, lepiej wolę siedzieć. Żyję! Czemu musiałaś mi przetrącić serce, że usiadłaś? Żyję! Wiesz, jakby wyglądałam. Czaja baza. O, cześć. Hej. Serio chciałaś się spotkać w nowym parku? Ten nowy park jest trochę ciężko znaleźć. Cześć. Hej. A właśnie. Ashley to jest Rose. Miło cię poznać, Rose. Mi też ciebie miło poznać. Tamte dwie to... Talia... Leila. Jaki masz ładny wisiorek! Dasz mi pożyczyć! Daj! Przepraszam, ale nie. Daj! Przepraszam, nie rozstaję się, nie mam dziecka! On jest śliczny, taki delikatny, no daj! Przepraszam, lepiej nie. Dlaczego niby to? No bo to jest jej prywatna rzecz i ona sama decyduje, czy chce tobie dać tą rzecz, czy nie. No dobra, jak tam chcesz. Ale prędzej czy później pożycz mi go na jakąś imprezę. Ja się nigdy z nim nie rozstaję, nawet jak ćwiczę. Żyję! Znowu! Może lepiej ty zejdź z tej ławki. Dobra. Widzisz, nawet jej ławka nie daje rady. Mam podtrzymać tak ręczką. No to za detalje, damy jakoś radę. No to co, idziemy gdzieś? Dobra, możemy na lody. Chodź. Ale naszyjnik boski. Idę. Ale ona uczepia tylko naszyjnika. Ja jej nie oddam. Dobrze wiesz, co ci opowiadałam. Dobrze wiesz, co ci opowiadałam, co będzie, jak zdejmie naszyjnik. A co będzie, jak ona zdejmie kolczyk. Będzie dla nas koniec świata. Dla was tak. Ale nikt tego nie rozumie. Ja rozumiem. Ty tam masz mój delikatny kolczyk, a ja mam taki, że aż ledwo co przeżyłam, jak sobie go robiłam jako kolczyk. Ja się tobie nie dziwię, ale mówiłam, nie wyrężaj się, bo coś się tobie stanie i będzie lipa. Chcesz się nagrać tą łamówkę? Tak. O, jednak nie. No to stój. A ja idę do domu, bo nie wiem, czy za niedługo nie będzie obiad, ale... Już jest kiedy? Dobra. Sprawdzę, która godzina. Już jest po 14? Kurczę! Mama mówiła, że gotuje obiad. Chodź, Talia.
z nami, a po drodze pójdziesz do domu. Pewnie się twój brat o ciebie martwi i rodzice adopcyjni, co nie? No na pewno.